Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Witam wszystkich z tej strony, Tula, witam was w kolejnym odcinku z Dying Legend, oczywiście Tomek. Jestem. Jesteśmy w nocy, słuchajcie. Bo... Ciuszki nowe. A właśnie, no mamy nowe ciuszki, zobaczcie jakie piękne. W ogóle ta koszula superowa. Spodnie też w ogóle bardzo fajne. Maskę ma nawet i... Wygląda super. I słuchajcie, musimy złapać tego zombiaka, tak? Złap sprintera tak. W nocy i zdobyć próbkę tkanki. Także tym się dzisiaj zajmiemy. I specjalnie czekaliśmy do nocy i ja teraz... Poczekaj, Tomek! Bo ja cię nie mogę zgubić, bo ja się boję. No. Idziemy. A tu jeszcze jest posążek. Dobra. W szafce jest posążek, jak sobie zrobić na kół, to można pomarańczowo go oznaczyć. Że co mam? A czekaj, tu coś jest jeszcze. Mhm. A mam brak miejsca. Nie. No to źle, bo w sumie to nie wiem, czy zbierzesz to, co trzeba. Razie tak? Czego. To poczekaj. Mhm. Coś trzeba rozwiązać. Coś tu zaraz powywalam, bo... To mogę w ogóle... To mogę wywalić... Mamy dubeltówkę, zobaczcie. I mamy... Mamy tego Excalibura przecież! No tak, i mamy broń i karabin, to tu już musimy za miejscem tym bezpiecznym pokazać, bo tutaj się nie... Tak, ale tutaj pokazuję w tym, wiesz, że po prostu, że to mamy. I tyle. No, dobra. Gdzie ja idę? Gdzie ty jesteś? Tu na dachu, przez bramę wyskoczyłem. Gdzie tu jest brama? Dlaczego przeskoczyła ten samochód? Brama jest... Patrzcie, a tutaj, Można tamtędy też. No i zaznaczyłem na mapie taki... Tak, ten zielony punkcik, nie? ...najblisko sprintera. Powiem wam, że ostatnio trochę po nocach biegaliśmy. Powiem wam, że masakra. Gdzie tu wlazłam? Zginęło mi się parę razy, ale tam wiecie, to normalne. Zenik czyni mistrz. Tak, tutaj coś będzie. Tak, po cichutku musimy podejść. Ja już go widzę. Gdzie? Udało mi się go zastrzelić. Nawet może go... A tu on jest! O Jezu, to jest on faktycznie. Patrzcie go. Zielony. Jest! Jest! Jeden strzał wystarczy, fajnie, ale niestety... Flaczki zombiaka dla doktorka. Teraz nas zabiją za to. Czekamy. Do pomarańczowego, tak? Czy gdzie? Tak, aczkolwiek tu jest... O, udało się przemienicę zabić. Aha. Ja lecę do pomarańczowego, nie się boję. Dobra. Lecimy do pomarańczowego. Teraz szybciutko. Szybciutko, tak? A ty jesteś 90 metrów przede mną, a ja się przejmuję tobą, a ja muszę pilnować, czy ja nie zginę. A czy tam nie ma zrzutu, Tomek? Chyba nie mamy jakby czasu na to. No nie mamy, ale chyba tam jest zrzut, tak. Tak. Czemu tu nie da się? Halo. Halo. What the fuck? Dobra, chyba ich gubię. Tutaj. Nie, nikt nie goni. To idzie dobrze. O, dobra, uciekłem. Ja wierzę, jestem. Anioły, wiesz? Skoro demony są prawdziwe, to anioły też muszą istnieć, okay. Co? Tu on był? Tu chyba. No. Ej, szybko poszło. Powiedz, że myślałem, że będziemy się męczyć z tym. Myślałem, że trzeba będzie trochę amunicji pochować. Masz próbki, o które prosiłem? Mam. Świeżutkie, to są nieprzyjemne. Tak. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka, a niech mnie, ta tkanka, pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Nie. Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Dzięki. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt. Ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, wszędzie woda i ani kropli do picia.
Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? Na pewno. I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. No. Ale może nam pomóc, prawda? Jesteś nawet samobójcą? Nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Aha. Tyle roboty. Tyle roboty. No. Wykonił nas. Pięknie, wypchnął mnie po prostu. Tak, teraz byście iść. Nara. Hej, Crane, jesteś? Poszliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię! A, jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Redukcji, wszystko się tu... Idźcie na torowisko, schowajcie się, już do was idę! Omar, za tobą, za tobą! Gdzie? Rahim! Gdzie? Rahim! Szlak! O Jezu, to gdzie jest? Brecken! Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię, co jest? Chyba nic nie widzę przecież. Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały jest wybuchowe? Ten. No, ukradłem je Raisowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Brecken! Niech lepiej ci się uda! Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę słoić! Raczej to tym wiesz? Przepraszam! Prosto na niego wlazłam, Tomek! A tylko tego mi trzeba, żeby też trochę się zabić! Musisz dużo przez przeszkody przeskakiwać, wtedy mam jakieś szanse. Nie możemy po płaskim terenie cały czas, bo inaczej możemy... Czekaj, tu nic nie ma! Kurwa mać! Biegnij, biegnij. A to jest na moście? Nie wiem, gdzie to jest! To jest na moście. A, uciekłam! Tomek. O, znowu teraz by to się bał, nie? Dobra, gdzie to jest? Musimy się dostać na górę, na most. Jaki most? A tam! Jesteś w bezpiecznym miejscu? Już nie. Przecież przed chwilą byłam, no i jak? Niech ta noc się skończy. Już jestem, dobra. Spokojnie. Idę na górę. Nie stękaj, wszystko będzie dobrze. Coś tego stękał się tak boi normalnie, nie? No. Pięknie! Przeżyliśmy noc. No. Jest... No jestem tutaj właśnie. Jak my tam mamy się dostać? Na górę. Najbliżej będzie chyba tamtędy po prostu. Tamtą stronę, o. Czekaj za mną. Wzdłuż tego mostu. No? No tutaj. Po prostu, bo nie chcę się jakoś tak przez dach skakać. Cofniemy. Masakra te noce, powiem wam. Zawsze mnie coś goni. Aha, to już czekają na nas. Ale ostatnio właśnie z Tomkiem znajdujemy sobie takie zbiorowiska. Tak. I wybijamy. Farniny. Petardy plus koktajle Molotowa. Czy tu jest zrzut? Tu jest cel misji, mamy znaleźć... O cholera! Niedobrze. Kuźwa! Tomek, on jest... Co on? No to jest ten, co ci wtedy mówiła, że takie widać te. No jak użyjemy tej naszego zmysłu, to widzimy też ich te. O! Boże! Co? Gdzie? Uciekaj, nie! Świetnie. Dobra, uleczenie. Ach, dziękuję. Co my tu mamy znaleźć niby? Jakieś ślady, coś z Rahimem. O, Boże, o nie! Ich tu jest trzech, Tomek! Czy ty idziesz do mnie? Siedź tam. Dobra, udało mi się ich odciągnąć tym petardami. Ja to
czarnowidzę. Co by to... Nie bardzo wiem, jakby to mamy zrobić. Przede wszystkim... Musiałbym skończyć... Spalaj! Spalaj! To jest strasznie dużo to. No. Nie ma nawet jak zwłok przeszukać w tym czasie przez to. Dobra. Tu jest ktoś jeszcze. Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Dobra, przeszukaliśmy ciała. Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera! Jesteś ty wielki! Masz pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! Słyszysz? Niech ten gnojek tylko spróbuje dać się zabić! Okej... Okay. Nie strzelaj! No, zostawcie mnie! Uciekaj! Dobra. Powinien się tu gdzieś schować, tak? Oj, to spadłam. A ty tam szukasz? Nie, biegnę do ciebie, wiesz? No, bo tak mówię, coś ty daleko jesteś? No chyba do tego pomarańczowego, tak? Czy jak? Mhm, tak, no, tak. A tu gdzieś jest. Okej, to jest może niedobre. Jest. Super. Tylko... Lecę. No. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Aha, to jeszcze tu go musimy znaleźć. Aha, to Mac, tu jest impreza. Okej. Okay. Podchodźcie, nie mamy skóry wyczyny! Zabieram was wszystkich za sobą do grobu! Dobra, ja wezmę to może. A, trafił w niego. O nie. Dobra, chwyciło ich czy nie? Trochę... Wow, czym ty machasz? No a tym! Wiecie. Zostawiłam to w końcu na odcinek, to pomacham trochę, nie? No. To ma 7 użyć ponoć, więc za dużo nie pomacham, no ale... Przynajmniej troszeczkę. Hopa, coś ciebie lepą! Przynajmniej siła wzrosła. No. Tak, dwa tygodnie się za zabijanie... ...wręczki. Okej, przeszukajmy sobie tu. Ty. Wszędzie jakieś gazurki, ja nie wiem. Co tu jest takie czerwone? Co tam już? To trzeba zejść chyba, co? To potem trzeba zejść, ale to potem dopiero. Aha, ja już weszłam. To potem trzeba zejść, do tego się idzie. Why not? Teraz Rahim powinien być. Tu gdzieś jest, tu! Wyłaź z tego! A chodź. On siedzi w wagonie. O nie, to ten zielony. A nie, to purchawa. Zastrzelisz go czy coś? Jakie zawody? Ściśnęliśmy przypadki. Słucham! Nie, wygrałem safody przypadkowe. Czy co? On to zrobił specjalnie. Ja. Dobra! Nie zagłębiajmy się. No. Rahim! Wyłaś! Rahim! A kuku? Crane, myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 okay. minut. Okej! Serio? Cholera, ty krwawisz, a? A, zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Zamknij go. Dobra, i teraz musimy sprintować. Tu, w terminalu. Gdzie? Co jest wejście do kanału, koło zachodniej ściany. Będzie zaprowadzić się do gniazda. Ja nie wiem. Gdzie to my mamy iść? Do tego czerwonego, co ty mówiłeś. I musimy przepłynąć. O nie, to jest chyba to miejsce. To będą przemienice i wszystko, i będziemy musieli biec przez tunele i robić uniki i w ogóle biec i cuda na wianki i będziemy to robić 40 razy, Gosia. Cuda na wianki będziemy robić? Cuda na wianki, tak. Serio? To jest to miejsce. Dopłynęłaś? No nie. Jestem z powrotem na powierzchni. Mam wyjść? Ten wielki przepust po prawej?
Idź tam ten. No tak, tak. Jak już wyjdziesz do budynku, staraj się skocz na lampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Dobra, spróbujemy. Z nich nie walcz, omijaj ich. Coś ty tu zrobił? Znaczy w sensie gdzieś mnie przywołał. Dobra, leć. Tu jest ta kolumna, tak, na jeden z tych kolumn trzeba ustawić ładunki, tylko żeby oni nam nie przeszkadzali na to. Ale ja nie mam tego. Już. Pierwsza gotowa. Teraz musimy wyżej lecieć, dobra. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody. Lecimy. I wejdź na następne piętro. Tak, tędy. Poszukaj takiej kolumny, jak poprzednio. Aha, musimy po tej krawędzi przejść chyba. Tak, tak, dobrze. I znowu do kolumny. Widzę. Tylko on mi to przeszkadzał. On podarty może jakiś. Tak, tak, tak. Załatwione. Dobra. Dobra, Jezu. Jakie znowu zawody? Co ty wciskasz? Ja nie wiem, co ty wciskasz, chodź mnie ratować. Dobra, idź ze mną. Kurde, tu jest ten... No. Gdzie? Chyba... Ojej, tędy, tu jest skoro... Czekaj, nie, tu jest lepca łek. Aaaa, biegają za mną! Na dół. No biegnij. O nie, przemienicę. Nie wiem, ja skaczę! Zabiję się! Nie zabiłam się! Nie wiem gdzie, biegnę Tomek! Nie wiem też gdzie. Też nie wiem gdzie! Ja zaraz zginę, Tomek, ja zaraz zginę! Gdzie ty jesteś? Szukam jakiegoś wyjścia, oczywiście nic nie działa. To ja zaraz zginę, Tomek. Wszystko w jednowa zaraz. No ilość tu może być? Masakra, jaki to jest... Nie to, że nie wiesz, gdzie biegniesz, to jeszcze jest milion tutaj. Gdzie ty jesteś? Zginąłem. Jak to zginąłeś? No bo ich mnie otoczyło 50. Kurde, tu się nie da wyjść stąd, patrzcie, ja zaraz też zginę. Aha, opóźnię, to za nie wybuchnie. Aha, to... Ja tu szukam drogi na górę. A, okej. Okay. Niepowodzeniem, jej. Że wszystko od nowa? Tak. Tu w terminalu. Bo myśmy po prostu mieli tylko uciec. Tomek, a masz apteczkę? Poczekaj! Wejdź tam. Mam jedną. To masz, a ja mogę zrobić? Masz. Bo to czas już leci, teraz nie ma czasu na apteczki. No ale bez apteczki zginę. Do wody i leć tam. Nie będzie ty mi to dawać. Trudno, nie zrobimy. No czy użyłem na tobie już? A! To gdzie mam lecieć? No to tej a wody. Tu dobra, już. Nie denerwuj się. Ja się tam nie denerwuję, ale ty zaczynasz. No nie, wcale! Będzie tak jak w rezydencie. Co strzelić z nią? To źle robisz. Dobra. Ja nie wiem, czy ty musisz. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Co? Idź tam tędy. No to próbuj. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Znowu jakieś zawody włączył, nie? Widzieliście to? Nie chyba. Czekaj, gdzie ty jesteś? Piętro wyżej od razu skoczyłem do okna, bo dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, że można po prostu do okna skoczyć. I tam są te kolumny. Gdzie to jest tam? Ej, może tu? Kurczę. Ale... Tędy nie można? Czyli jednak trzeba tędy tak, żeśmy wcześniej byli. Ale mam petardy, więc wdawanie się w walki nie ma żadnego sensu, bo i tak nas ciągle przytłaczają. Ja już podłożyłam jedną. Dobra, ile pierwsza dalej? Gotowa! Dobra, teraz to uważaj. Gdzie? Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Tutaj, ze mną. O. Poszukaj takiej co kolumny. Tak teraz? Jak poprzednio? Nie wiem. Dobra, lecimy i teraz znowu musimy tutaj wskoczyć. Tu i do tego.
Dobra. Dawaj, dawaj, i teraz uciekaj z budynku. Wow! Au, ba. Tędy, no. Zrobione. Dawaj! Utknąłem tu! Dobra, leć, jest chwila w podłodze. No, tu, tu, tu. Lecimy i tam jest światło, widzisz? Widzę światło, ale ja wyszłam. Biegnij w stronę światła! Ale przecież wtedy tu byłam. Aha, świetnie, żeś mi zrobił cię. I wpadłam w ziemię. No to ja tu byłam przecież, Tomek. Okej, okay. Odwróć się teraz. Przegrywam. Patrz. Wow. Nie chodź teraz, nie? Nie, chyba. Rakim! Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? Szlak. No i wracamy do wody. Czyli a tu! Wracamy na dół. Że gdzie? Do wody. Tam jak gdzieś z podziemi wyszło. Razem ze mną. Mhm. Musimy to przepłynąć znowu. Jest zapomniane. Nie, dobrze. O, teraz, no. Jak ja chyba coś źle tam płynę. Nie, w dobrym kierunku. Tylko musisz w dół bardziej, bo tam nabrało wody chyba. Ej, no jak mam płynąć w dół? No, myszko musisz ustawić w dół. No ale to tak... Dobra, spokojnie, spokojnie, dam radę. Dam radę. Tomek? Tak? To jest jakaś krata. To, tam jest drabinka i do góry, nie? Ja nie widzę tej drabinki. Jezus, tu coś pływa. Co tam będzie? O, już jesteś prawie. A tu, o. Dobra, widzę. Huh. Jaka masakra, ja to zawsze się zgubię, wiecie. O, jesteś. Cicho, nikt nie chce. O Boże! Udało się! No. Masakra! Rahim! To ja! Udało się! Tego tam nie ma, pewnie, co? Bo przed tym otworzyłeś, że teraz nie możesz? Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! O nie, on się przemienia. On się przemienia! Nie, nie, nie! Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja! Kren! O Jezu! Rahim! Przestań! Nie zabijaj go! Wczułam się! To pieprzone ugryzienie! Ty cholerny! Durny pieprzony dzieciaku! O Boże! Jade! A, już mu przeszło. No. Crane, słyszysz mnie? Co się dzieje? Nie wiesz. Bracken. Rahim. Rahim! Rahim nie żyje. Co ty robisz? Cholera. Rahim! Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. O mój Boże. Chodź, wracamy. Okej, to co dalej? Co? To co dalej? Musimy powiedzieć o śmierci Rahima. Tak. Masakra, nie? Rahim nie żyje. Ja sobie biegnę normalnie, wybuchła wieża i przychodzę do tej... do tego wagonu, a tu nagle... O, mam... Ej, poczekaj Tomek, bo ja mam dwa punkty chyba do wydania. Ty chyba żartujesz. Trzymam nawet! To nie trzymaj, tylko rozdaj! Ale wiesz co, bo ja chyba słyszę zombiaki tutaj. Może jednak później. Może jednak później, jak już będziemy w bezpiecznej tej... W strefie. W strefie, dokładnie. Fajne jest to umiejętność, że mogę się odbijać od zębiaków teraz. Tak? Polecam. To jak będę wybierać, to ten. To możesz... Możesz się wyżej dostać po prostu. Mhm. I unikasz w ten sposób często chwytu. Tu pielęgniara stoi. No tu. Błagaj, bo się tepnie. Chodź, zobacz, no tu. Z tyłu jak pielęgniara. Trochę. O. No. Za te wszystkie razy, kiedy nie dopadałeś do mnie. Żałuję na mnie. Ty się tepałaś. Po 5 razy. I po prostu z turbomotorkiem w tyłku. Dobra. Już
silny łomot. I tu jest nas Kosiu. Kosiu, ty jesteś! Tu na róże, ja już jestem blisko. Dobra, teraz widzę, jak to zabrzmiało. Biegnę na pokaz, poczekaj. Czekaj, bo gdzie ja jestem? A no dobrze, no, tu jest. Biegłaś już. A, już poszłaś. Tylko, że jestem jakoś od tyłu? Czy to jest? Człowiek. To nie moja wina, że ty masz jakieś... Nie wiem, inaczej to odbierasz niż ja mówię. Jestem. Jestem też u podnóży wieży. Ciemno tu. No widzisz, że... Jakoś tu inaczej wyszłam. No, tu jest kilka wejść. Co teraz? Hill nie zostawi tak tej. My mamy w ogóle ten, zrzut chyba. Do szkoły. Do oddania. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Tak. Udało ci się uprzedzić ludzi Ragnisa. 18 tysięcy. Imponujący wyczyn bez dwóch zdań. To sobie kupię. O, apteczka. Dobra. Gdzie my to mamy iść? Co? Tu są misje poboczne i mamy też właśnie to, co kawa. Ci mówiłem cały czas na kawę. Chyba tam 10 sztuk sobie odeczyć. To na potem oczywiście. Nie? Weź, bo kawy to mamy po prostu w każdej skrzynce. Dobra, idziemy oddać Tomek i kończymy. Gdzie to mamy iść? O, tu masz nagrodę za tę kawę. Życie mi ratuje. Te kawoświrusy są niebezpieczne. Niewiele się różni od przemieni. Rahim, jakby to powiedzieć... Brecken. Jak dzieciak zginął? Ja... Już wiedzą. Musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Ciągle coś niszczy. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ty? Ja wiem. Zabrałeś im antyzynę. Wkurzał mnie. Ja wszystko pamiętam. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? Aha. O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Ja pierdzielę, co się dzieje? Zir! W mordę! Co jest? Leć na dół! Nie damy go tam! Co jest, Tomek? Chyba chcą nam porwać doktorka. To! Ludzie Raisa! Szybko! Lecimy z odsieczą, nie mając amunicji. Wow, wow, co wow. Tu się dzieje? Gosia nie trafiła w samochód. To Boże, gdzie skincze. Mamy lecieć? Do ciężarówek. Dobra. Na hasie wciska za wody, Tomek. Aha. Chodźmy tutaj, trójku! Aaaa! Tomek, tu są ci! Brać go! Petardami mu w oczy. Co my mamy zrobić? Załatwić ich przede wszystkim. To twój koniec! To jest dobry start. Tak, gdzie ona miała trafić? Koniec z tobą, słyszysz? Albo może by go tak kochać. Wow! Co to było, Tomek, co jest? Żyję, żyję. Ja pierdzielę! Chciałem się go pozbyć, nawet pozbyłem się siebie. Co jeszcze? A strzelają do nas przecież. Gdzie? A to oznacza, że to będzie broń, bo... Wow! Przepraszam! Nadchodzi noc! A ty masz broń! Co? Dobra. Weź sobie karabin. Gdzie? Gdzie to ma? No tutaj, pod tym. Pod nim leży. Karabin wojsko. Nie. Nie masz? Mam. Czekaj, czemu mogłeś wziąć? Ej, nie! Nie wierzę. Co się stało? Nie wierzę. Ty mi zabrałeś go. Nie wierzę. Ja... Oddychaj, Gosia. Nic się nie stało. Oddawaj go! W tej chwili! Ty masz jeden już, oddawaj go! Proszę. Patrzcie, jakie widzieliście, mam to nagrane.
Normalnie, no wiesz co? Nie ma go, no to ja myślałem, że ja mam. Bo później nie miałam miejsca, wiesz, i chciałam sobie ten i ty żeś mi go gwizdnął sprzed nosa. Dobra, co teraz? Ja nie mam miejsca, żeby znajdź kogoś mamy. Sprzedawać. Tak, no tego doktorka, który... Aha, ale no to czekaj, to może tutaj skończymy i skończymy u ciebie, Tomek. Jasne, wróć. Dobra, to jest dobry pomysł. Trzeba trochę odsapnąć. Jezus, wszyscy normalnie drą się. Także dobra, moi drodzy, ten emocjonujący odcinek, powiem wam szczerze, normalnie... Normalnie, co zrobił? Jak podniosłem ten karabin Gosi... Tak, to też w ogóle. Halo. Jak zawsze. No ostatnio też zabrałeś ty. Ty zabrałeś. Ja mam lepszą broń. Dobra, koniec. Dobra, także moi drodzy, zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek u Tomka. Albo i nie! Idź ty. Link macie w opisie i do usłyszenia, pa pa. Pa pa.